Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie w kolejnej edycji Legends Corner Wiślackiego Kącika Legend. W imieniu Stowarzyszenia Historia Wisły kłania się Państwu Dariusz Zastawny. Drodzy Państwo, gdyby chciało się przedstawić bohatera naszego wieczoru w sposób standardowy, stereotypowy, no to trzeba by powiedzieć mniej więcej tak. Sześciokrotny mistrz Polski, 4 razy z Wisłą Kraków. 2-krotny zdobywca Pucharu Polski z Wisłą Kraków. No i przez kilka lat etatowy reprezentant naszego kraju. Natomiast jeśli by się chciało to zrobić w sposób troszkę mniej standardowy, no to można by posłużyć się słowami kolegi z boiska, Arkadiusza Głowackiego. Arek powiedział o Mirosławie mniej więcej tak, że oczywiście był królem środka pola, ale doskonale radził sobie również na bocznej obronie. Świetnie grał również na skrzydle. W Trabzonie podobno grał w napadzie. Natomiast w młodzieżówce występował na pozycji stopera. No i w szatni troszeczkę się tak naigrywano z Mirka, że bramkarzem nie usiłował zostać tylko dlatego, żeby nie zrobić konkurencji naszym etatowym golkiperom. Także no, sprawdzimy, czy to faktycznie tak było za chwilkę, Mirku. Ale z bramkarzami najlepiej trzymałem przez całe swoje życie i byłem z tymi wariatami zawsze w pokojach, na zgrupowaniach, także to wariaty są duże. Natomiast, drodzy Państwo, ładnie nam się zazębia ten nasz wiślacki kącik legend, ponieważ w piątek mieliśmy przyjemność prezentować Państwu Antoniego Szymanowskiego. No a tak się składa, że Mirek Szymkowiak swoje największe triumfy z Wisłą Kraków święcił w czasie, gdy Antoni Szymanowski pracował w naszym klubie. I proszę sobie wyobrazić, że w drugiej drużynie Wisły Mirosław pod wodzą Antoniego rozegrał 2 mecze. I teraz podejdziemy sobie tutaj do Antoniego Szymanowskiego i poprosimy Antoni o kilka słów na temat tego, czy sprawdził się w twojej drużynie ten zawodnik, który tam siedzi. Tak, kiedy byłem trenerem rezerwy Wisły, miałem przyjemność pracować w 2 meczach z Mirkiem. Trener Kasperczak bardzo często korzystał właśnie z moich usług jako trenera rezerw. W momencie, kiedy zawodnicy byli na przykład po kontuzji albo mieli mało minut meczowych, więc po prostu dawał ich do mnie po to, żeby te różnice niwelować. Miałem przyjemność właśnie z Mirkiem być 2-krotnie. Raz w Zembrzycach pewnie było ci nie do dzisiaj to pamiętam, panie trenerze, do dzisiaj ja zawsze, do dzisiaj nazywam grabarz, a to garbarz, tak? Zembrzyce. A ja zawsze byłem przekonany, że ja jadę na mecz do grabarza. Nie. I się dziwiłem, czemu my do grabarza jedziemy. No właśnie, Mirku, powiem ci szczerze. I pamiętam bardzo dobrze, przepraszam, panie trenerze, tak? Pamiętam bardzo dobrze, bo graliśmy w 10. Nie wiem, czy pan pamięta od przerwy, bo Sunday dostał czerwoną kartkę. Do dzisiaj pamiętam ten mecz. No tak, zremisowaliśmy wtedy 2-2. Bardzo chwaliłem sobie twoją postawę profesjonalną. Byłeś po kontuzji, a mimo to dawałeś siebie wszystko, dawałeś przykład moim młodszym zawodnikom z rezerwy. Oni się czuli przy tobie jak naprawdę, jak uczniowie, ale starali się robić wszystko, żeby tobie dorównać. Oczywiście w drugim meczu już, w którym grałeś, był to mecz na Wawelu, dużo przyjemniejsze boisko i tak dalej. U siebie w Krakowie wygraliśmy 4-0. Także bardzo ci, Mirku, dziękuję. Był to wspaniały czas. To dla mnie to jest wielka przyjemność, panie trenerze. Mało meczów, ale było mi bardzo miło prowadzić ciebie właśnie w tych 2 meczach. Dziękujemy serdecznie, Antoni. No a ja już oddaję mikrofon Zdzisławowi Skupieniowi, oczywiście ze Stowarzyszenia Historia Wisły, jakby ktoś ewentualnie nie wiedział, a ja ponownie zamieniam się w strażnika czasu, no bo musimy zdążyć na uroczystość na stadionie, no i na mecz oczywiście. Ja naszą rozmowę chciałbym zacząć od kwestii, która mnie nurtuje od wielu, wielu lat. Jakim cudem w meczu z Interem ta piłka nie wpadła do bramki? Bo wszyscy ją widzieli już w siatce. Wszyscy, włącznie z Tomaszem Frankowskim, który przecież miał ten zmysł, że się potrafił dobrze ustawić. I podniósł ręce. I wtedy też był pierwszy, najbliżej, bo urwał się obrońcą, był na najlepszej pozycji i nie przygotowywał się, żeby to dobić, tylko już podnosił ręce, cieszył się, to już to widział w bramce. No,
Po rzucie wolnym to było, ja to dobrze pamiętam i niestety no nie udało się nam awansować. Wiem, że mamy mało czasu, bo musimy to, jakbym to rozwinął, to ja pamiętam ten pierwszy mecz, gdzie tu pamiętamy o Słupku, ale ja też pamiętam te słabsze rzeczy niestety, gdzie w pierwszym meczu Artek Sarnat do mnie rzucił na 30 metr piłkę, ja się chciałem z nią obrócić, ale poszedł pressing i straciłem piłkę w środku pola i bramkę straciliśmy. Ale wspomniałeś o tej dobrej rzeczy, no piłka nożna, no rzuty wolne bardzo często wykonywałem. Niestety bardzo często też trafiałem w poprzeczki i w słupki. Parę razy mi tam się zdarzyło gdzieś po, jak to my mówimy, po piłkarsku, po widełkach strzelić, ale w tym meczu niestety to się nie udało i no przykro. Ja nie chcę teraz jakieś filozoficzne rozważania popaść, ale wiadomo, że życie, kariera piłkarska różnie się może układać, ale nie jest jakimś przesadnym, nie wiem, kompletną abstrakcją taki pomysł, że mogłeś grać w meczach Wisła-Inter, ale we włoskiej drużynie. No była taka możliwość. Znaczy, miałem propozycję z Interu Mediolan bardzo wcześnie, za młodego, ale niestety wtedy bardzo dużo moich kolegów gdzieś wyjeżdżało i po pół roku wracało i trochę przyznaję, że się przestraszyłem, mając 19 lat, a to było po meczach młodzieżówki, gdzie w dwóch meczach i po meczach w Widzewie wtedy Łódź grałem i graliśmy w europejskich pucharach, też przeważnie trafialiśmy na te włoskie drużyny. Miałem przyjemność, zboczę trochę, bo jest ze mną tutaj mój były prezes właśnie Widzewa, pan Pawelec, dzięki któremu tyle lat spędziłem w Widzewie i to z nim zawsze rozmawiałem o umowach, o kontraktach i dzięki niemu zostawałem w Widzewie, gdzie przyjechał na mecz Wisła-Widzew, także dziękuję panie prezesie, ale to była zasługa też no, klubu całego Widzew wtedy, że nie chciało się wyjeżdżać. I tak samo jak było w Wiśle, no w Wiśle też był okres taki, że ten początek lat 2000 to był, że nie chcieliśmy odchodzić od drużyny, bo mieli chłopaki propozycje różne z klubów, ale my byliśmy tak zgraną tutaj paczką. Dopiero zaczęło gdzieś to się psuć niestety od 2004-2005 roku i wtedy się wszyscy rozjechaliśmy praktycznie. Ale jest taka możliwość, ja miałem propozycję, miałem i rozmawiałem z Juventusem Turyn. I ja już grałem z Wiśle już za prezesa Cupiała i pokazywałem mu kontrakt. Miałem kontrakt z Modeną podpisany. Ja już byłem nie jedną nogą, praktycznie dwoma byłem już w Modenie. No ale prezes powiedział, że mnie nie puści i nie odszedłem. Jestem przekonany, że kibice Widzewa też albo na żywo, albo później od otworzenia obejrzą tę rozmowę i chciałbym zapytać o temat, który pewnie dla nich też będzie bardzo intrygujący, czyli jak trafiłeś do tego klubu, bo to nie był taki zwykły, normalny transfer. Słyszałem, że jak się dowiedziałeś, że Widzew, że jesteś już zawodnikiem Widzewa, to najpierw potraktowałeś to jako żart starszych kolegów z Olimpii Poznań, że próbują cię wkręcić. No, to były takie duże perypetie w tamtych czasach, bo trochę to dziwnie było. Ja ogólnie, to były takie czasy, że no ja byłem zastawiony w banku ogólnie, tego nie widziałem. Było nas tam kilku piłkarzy zastawionych, między innymi był Grzesio Mielcarski, Andrzej Jaskot i paru młodych, ale no przyszedł dyrektor świętej pamięci prezes Dzieniakowski, dyrektor Wojciechowski, przyszli, pamiętam, pod szatnię, taka anegdota, pod szatnię Olimpii Poznań weszli i spytali się, który to Szymkowiak, bo nawet nie wiedzieli. I ja wyszedłem oczywiście i oni mówią, że jestem ich zawodnikiem, jakieś papiery mi pokazywali. To był 90, dokładnie czwarty rok, koniec 94. No ja mówię, nie, wróciłem do szatni i mówię do chłopaków, jak zawsze, bo ja miałem 16 lat wtedy, że 17, że znowu sobie ja ze mnie robią jakieś. A oni weszli drugi raz mi mówią, że jestem zawodnikiem. No i faktycznie patrzę, na jakieś papiery tam były, no i skończył się ten trening, pojechałem do domu i mówię rodzicom, że jadę do Łodzi, bo zostałem zawodnikiem Widzewa. No wszyscy się śmiali oczywiście, bo to takie czasy były. No i skończyło się na tym, że faktycznie tak się stało, że wyjechałem, ale dopiero w styczniu. Chociaż już jeździłem tam wcześniej gdzieś na rozmowy, ale taka historia, że sprzedany przez... Znaczy ja w ogóle byłem dołożony, bo za darmo, tak. Ale... W pakiecie. No,
Znaczy Mielcar kosztował 500 tysięcy, ogólnie przyszliśmy za 600 tysięcy. Mielcar kosztował 500, Andrzej Jaskot 100, a ja dostałem w pakiecie jako młody, tak poszedłem. No i się okazało, że ja tam najdłużej zostałem i fajnie było i super. Rozmawialiśmy o tych rzutach wolnych. Myślę, że też dla wielu kibiców takie no, naturalne pierwsze skojarzenie z tobą jako piłkarzem to są właśnie te fenomenalnie bite stałe fragmenty gry. No i panowanie w środku pola, dogrania, asysty. Bardzo wielu napastników wspomina, że grało im się świetnie, gdy mieli ciebie za plecami. A gdyby odwrócić tę perspektywę, gdybyś miał powiedzieć, czy z którymś napastnikiem czułeś takie szczególne zrozumienie, że właśnie bez słowa, na mrugnięcie oka widzisz, że wyczuwa twoje intencje w przekroju całej twojej kariery i w Widzewie, i w Wiśle, i w reprezentacji? Tak, no znaczy ja miałem to szczęście w piłce nożnej, że ja przez te 6 lat, czy w Widzewie, czy do Wisły Kraków, jak przyszedłem, że zawsze grałem o Mistrzostwo Polski, zawsze. Zawsze było ciśnienie, ogólnie zawsze każdy grał mistrzostwa, ale ja zdobywałem te mistrzostwa i wicemistrzostwa Polski, także ciągle gdzieś tam na szczycie się było i ciągle było to ciśnienie i miałem tam przyjemność grać naprawdę dobrymi napastnikami w tych latach, co ja byłem. I choćby Marek Koniarek, Widzewie Łódź, no po prostu chłop z niczego strzelał bramki, gdzieś mu się odbijało od pleców też, ale szukała go piłka w polu karnym, no też tutaj przechadzał się Rysiu Czerwiec, który wtedy też grał w Widzewie i była przyjemność grać do takiego napastnika piłki. A w Wiśle to tak mówię, no Żuraw był, Kuźbik, Franek, no było trochę tych napastników. Nie chciałbym nikogo pominąć późniejszych, wcześniejszych, ale no nie ukrywam, że znaliśmy się na pamięć. No ale to też przez to, co trenowaliśmy na treningach. No jak przyszedł trener Kasperczak i tu siedzący trener też, bo też był na treningach oczywiście i jak mantrę nam powtarzał cały czas, podanie, proste podanie, no na początku myśleliśmy, jak to wśród piłkarzy, no WF-ista przyszedł, nie? No i każe nam mama, tata, do siebie podawaliśmy 5 metrów na 10 metrów na 15, a trener zawsze powtarzał, że jak piłkarz nie czuje piłki, po tylu latach pracy we Francji z różnymi kadrami, jak nie czuje piłki, to znaczy, że nie będzie dobrze grał, no trzeba czuć, no i ja to zrozumiałem dopiero po 3 miesiącach i ta cały czas to powtarzanie tych paru ćwiczeń. To był pierwszy taki trener, gdzie pierwszy raz nam wskazał gdzieś jakieś to poruszanie się, taktyka, bo wcześniej to wielki jeden chaos był ogólnie w piłce nożnej i no taka jest prawda, no znaczy chaos, no wychodziło się i oddawało się serducho, grało się to, co się potrafiło, a już później zaczęło się trochę tej taktyki od tam 2002-2003 roku wprowadzać. No i to trener nam wprowadził i ten słynny odruch Żurawia czy Franka, wyjście do mnie po piłkę i o zatrzymanie się i pójście za plecy obrońców i wrzucenie im takiej mięciutkiej piłki. Ja to uwielbiałem, ja to trenowałem na treningach, to nie jest to, co przyszło, to samo z siebie. Ale też to pomogło to, co wcześniej było powiedziane o tych moich pozycjach. No zaczynałem wszędzie po prostu. Ja za juniora strzelałem po 16, po 15 bramek. Grałem w trampkarzu czy w junioru. Wygrywaliśmy po 25-0, 26 i ja grałem, ja grałem na meczu. Ja grałem tak, w jednym meczu. Ja grałem napastnika wtedy, a później przez przypadek pojechaliśmy, dokładny przypadek, bo grałem tego ofensywnego zawodnika. Maciek Żuraski, taka ciekawostka, grał zawsze prawego obrońcę. Tego nikt nie może nie pamiętać, ale Maciek Żuraski, mając 14 lat, grał prawego obrońcę. I pojechaliśmy na taki turniej Puchar Michałowicza. To jest nieoficjalne Mistrzostwa Polski, takie do lat 14, jako Wielkopolska. No i na pierwszym treningu Żura wyskoczył, złamał rękę, otwarte złamanie ręki. No i trener mnie wstawił jako napastnika na prawą obronę. A Żuraw po kontuzji z prawego obrońca stał się napastnikiem. No i tak później się potoczyło, że Żuraw zaczął strzelać, ja zacząłem grać trochę wyżej, znaczy niżej na początku, bo później grałem stopera. I tak się nasze te przygody potoczyły, że później się znowu spotkaliśmy tu. A to do głowy jeszcze wracam, bo myślałem, że powie coś więcej, bo ja z Arkiem Głowackim się wychowałem w ogóle na jednym osiedlu. Ja mieszkałem w 26 bloku, w 30 obok w Wieżowcu. Jedynie co z dzieciństwa pamiętam, to, że nie mogłem spać, bo chłop o 6.30 zawsze jakiś gamąś już kopał piłkę na boisku, bo miałem boisko piłkarskie z tyłu i ojca stawiał na bramce, a on ze swoim bratem młodszym już z 20 metrów
stawiał piłkę i ładował od 6:30. Arek. I tak zostało i pamiętam, jak już byłem w Widzewie, zadzwonił, spotkaliśmy się kiedyś tam na osiedlu, jak ja przyjechałem z Łodzi, on już w Lechu grał, że dostał propozycję z Wisły Kraków, co ma robić, ja mówię, nie zastanawiaj się, tylko idź. I tak został naszą legendą tutaj w Wiśle Kraków. Tak, no to, że często rozmawiałeś z zawodnikami, że z sobą się konsultowali przed jakąś zmianą klubu, to też w Turcji na pewno miało zastosowanie. Ale tak nawiązując do tego, w każdym klubie, w którym byłeś, zapracowałeś na to, że muszę użyć tego słowa, bo to już przeszło do kanonu piłkarskiej polszczyzny, zapracowałeś sobie na szacuneczek u kibiców w Łodzi, w Krakowie. Natomiast w Turcji to, zdaje się, przekraczało już pewne granice, można tak powiedzieć. Tu jest pytanie od jednego z internautów, czy to prawda, że tam wręcz całowano ci buty? Zdarzało się, ale nie lubiłem tego. Ogólnie przez 2 lata wyszedłem może tak oficjalnie ze 4 razy, tak żeby się przejść gdzieś, ale gdzieś tam dalej, bo no, miałem takie sytuacje, że jechałem samochodem i zrobił się korek jakieś 10 kilometrów, bo policjanci sobie na środku drogi robili ze mną zdjęcia. Jak zobaczyli, że policjanci robią zdjęcia, to od razu wszyscy i miałem super okres, miałem pierwsze 8 miesięcy, 9 i no kochają tam tych, co ten, ale po 9 miesiącach, jak przegraliśmy 3 mecze, to też miałem, jak wróciliśmy o 3 rano, czekało na nas 3000 ludzi na lotnisku i zaczęli rzucać najpierw pomidorami, później ziemniakami, a na końcu kamieniami. A w ogóle na końcu to zaczęli strzelać, bo w Trabzonie każdy ma praktycznie broń i zaczęli strzelać w górę, w ogóle po każdej naszej bramce zdobytej jest taka, nie wiem, czy dalej jest ta tradycja, zawsze strzelali w powietrze, no z broni strzelali. I kiedyś się zdarzyło, że nie pojechałem na mecz, bo miałem kontuzję czy kartki i właśnie Trabzon strzelił bramkę i ja wtedy zrozumiałem, co to znaczy mieć broń w Trabzonie. No, ja ogólnie jak przyjechałem do Trabzonu, to pierwsza rzecz, jaką mi się spytali, czy chcę broń, bo u mnie wszyscy w drużynie mieli. Znaczy oprócz mnie i Korańczyka, bo Korańczyk jeszcze nie miał. A tak to, i to nie jest żart naprawdę, i jechaliśmy na mecz, każdy ze spluwą przy tym w autobusie miał i trochę takiego strachu było, no takie czasy były. Później po mnie Arek pojechał i Brozie pojechali, no dzwonili nieraz do mnie, pytali się, co, jak ja tu wytrzymałem w ogóle, że sam, oni w trójkę są, ciężkie miasto, ale... Pytamy, czy mieli broń. Tak, ale pod względem kibicowskim takim to klubu, to ja bardzo miło wspominam, to mnie do tej pory szanują tam i się z tego bardzo cieszę. Jesteś postacią, która w niezwykły sposób łączy te kluby, które za chwilę będą walczyły o awans tutaj w Pucharze Polski. Byłeś częścią tego legendarnego Widzewa lat 90., byłeś częścią tej wielkiej Wisły pierwszych lat XXI wieku. Nie będę cię stawiał w takiej sytuacji i pytał, komu będziesz dzisiaj bardziej kibicował, ale zapytam cię, czego się spodziewasz po dzisiejszym meczu? Znaczy spodziewam się, tu przed przyjściem, że tak godzinę temu, półtorej już byłem tam, znam, kto tu jest z Widzewa, to wie, kto to jest Marcin Tarociński. Z Tarotem gadałem tam u góry do telewizji Widzew i powiedziałem, że będzie 3-3, on jak to Tarot tak cały czas mnie męczył mnie, ale to Widzew musi wygrać. Ja mówię, Tarot, wiesz, że ja mam trochę tu serca, trochę tu, ale nie, no powiedz to. Ja mówię, no dobra, Widzew wygra 3-2 i powiedziałem do tej telewizji, a Tarot, jest, oczywiście zadowolony. Chciałbym, żeby było 3-3, dogrywka, wiem, że niektórzy będą się śpieszyć do domu, rzuty karnych, kto się rozstrzygnie w karnych, kto ma być, wiadomo, że jesteśmy tu w Wiśle, tak, to wszyscy Wiślacy chcieliby, żeby pójść dalej. Jedno wiem, która drużyna wygra, będzie miała bardzo dużo szansę na dojście do finału i zagranie na narodowym i zdobycie tego pucharu, bo wiemy, co się stało i wczoraj, i jakie drużyny już odpadły. I jest na to naprawdę bardzo duża szansa. Nawet dla Wisły, która jest pierwszoligowcem, ale w takich meczach to nieważne, czy ktoś gra w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze, to już jest 8 najlepszych zespołów, a jak się wygra, to zostają 4. Proszę Także Państwa, życzę wszystkim dobrego meczu. Proszę Państwa, musiałem wyrwać Zdzisławowi mikrofon bezceremonialnie. Tu jeszcze Zdzichu ma gdzieś jakieś 1900 pytań, bo 6 zadałeś, zdaje się, a 1906 było, no ale... Niestety, za chwileczkę uroczystość na boisku. Jeszcze mamy 4 minuty. Jeszcze 4? 5 po jest, powiedzieli mi 10 po, ja szybko schodzę. No dobrze, to w takim razie ja się wycofuję. Zdzisław no, teraz się będzie się mógł wykazać z tymi tam pytaniami. Tam ma być 15 po, tak? Na dole.
No nie. A to jeszcze przyjdę. Jeszcze nie, wolna, wolna trybuna dla Milka. Ja w czerwcu przyjdę na zdjęcia, proszę. Takie rzeczy, a teraz możemy jeszcze... Jedziemy. No, proszę to bardzo. To te pytania, bo tam podobno jakieś ciekawe masz pytania. No to jeszcze 1899, proszę bardzo. Tutaj było takie pytanie, znaczy mieliśmy wątpliwości, czy na wejściu na stadion są jakieś wykrywacze metalu i czy jak będziesz przechodził, to nie zapiszczy, bo... No mam cztery śruby w kolanach, w barku, siatki w brzuchu, śrubę mam w kostce. Chłop mnie gonił tak w Trabzonie, że jak mi zrobił ślizg, to tą kość miałem tu przy łydce. Tak ten. Także mam trochę tych śrub, ale nie gwizdź, że mam wszystko tytanowe, także po wszystkim jak już będzie, to tam... Można mnie kopać. No nie, to może nie. No, natomiast może nie. No to zakończenie kariery z tego Trabzonu, no to jednak też było związane z tym, że tam nie podchodzili do tych kwestii tak jak powinni, prawda? Żeby kwestie regeneracji, dostosowania treningu. Znaczy ja ostatnie pół roku brałem, przed każdym meczem brałem zastrzyk. Nie chciałbym, to są takie rzeczy, do których bym nie chciał wracać, bo to ciężkie rzeczy są i niestety... No odbiło mi się. Ja mam takie zgrubienia w Achillesie. Do tej pory się człowiek gdzieś tam bawi, ale jest ciężkie. My musimy kończyć, tak? Krzysiek Gaweł. No. To teraz już Krzysztof Gaweł tutaj mnie, że tak powiem, zdyscyplinował, że naprawdę musimy tu mocniej wkroczyć. Mirosław, zdjęcia w przerwie. No dobrze. A teraz lecimy do pewnych innych obowiązków. Dobra. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Wszystkiego dobrego, miłego meczu. Zwycięży polski ród, zwycięży nasz.